Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Skorpio, to jest już kolejny odcinek z gry Ryzen. Wybaczcie, że tak długo Ryzena nie było, ale wiecie, premiery, nowe gry i wiecie, te sprawy, to dlatego nie było odcinków z Ryzena. Czekaj, mamy już to coś na misję? Mały rubin, mały diament, gdzieś... Tu chyba coś miałem zebrać. Najpierw na misję popatrzmy, bo ja już zapomniałem za Chiny. Teoria twoje, że nie. Ja chcę tutaj mapę zadania. O. Indyka każdy potrzebuje do diabła. Czekajcie. To wiem, co to jest. Kurczę, gdzie to było? Emlara, aha, to nie wiem. No to jest ta północna. Nie znam, już jestem. Kryształ ognia. No ale czekaj, to chyba już to przeszukiwałem. Nie? No właśnie, to już wszystko mamy. Kryształ ognia. Gdzie może być coś takiego jak kryształ ognia? Teraz po prostu znowu muszę stąd przeskoczyć, wychodząc stąd. Aha, to te pułapki już nie działają. Jak mnie mam, ale zobaczę jeszcze co do tej pułapki. Aha, to już wszystko przestało działać. Dobra, to świetnie. Tylko teraz ja bym chciał stąd wyjść. To jest najważniejsze. A jeszcze ważniejsze, to po prostu, czy ja dobrze dotarłem? Czy to jest ta świątynia, o której była mowa? Bo ja już naprawdę nie mam takiego pojęcia, czy ja dotarłem tam, gdzie trzeba. Czy po prostu zrobiłem z siebie idiotę. Tam są te sępy na misji. No to innej chyba świątyni nie ma. No to ja już idę do klasztoru. Nie będę robił, kurczę, żadnych wykrętów. A zaraz. Ja bym sobie światło zapalił. Kryształ... A jest! Mamy już kryształ ognia, dobrze. No to tym lepiej wracamy do klasztoru. I oddajemy ten kryształ temu... temu, nie wiem, albo tam Nathanowi, ale to chyba nie nowicjuszowi, a zresztą mogę zobaczyć. Aha, to Nathan jest ten martwy, ten co leżał w tej świątyni. Teraz do kogo mam iść? Do mistrza Ignatiusa, dobra. Spoko. Wow, prawie bym spadł. Mało brakowało, abym już zginął. Padłbym trupem. Ale dobra, jesteśmy już tu na miejscu. Możemy iść do mistrza Ignatiusa. A to trzeba iść do klasztoru. Nie wiem, jak długo będę kończył Ryzena, ale postaram się tej serii nie zawieszać, bo po prostu nie chcę sobie robić problemów. A wiem, że ta gra będzie długa. I wiem, że no, nie oszukujmy się, dużo osób nie chce tego też oglądać, dlatego nie wiem. Ale i tak bym chciał to skończyć. Gdzie ten mistrz Ignatius? Pewnie w tym klasztorze. Aha. Dobra, on mi nie pomógł zbytnio. Kurde, muszę iść się gdzieś przespać. No nie spotkam tu mistrza Ignatiusa za Chiny. O, chociażby do takiego pokoju. Przepraszam. Kurde, wszyscy już pozajmowali łóżka. No to jakaś paranoja. Chcę pójść się gdzieś przespać.
A wy mi kurczę tam zajęte. Kurde. Dobra, śpi już. You find your own bed. Dobra. Why are you here? Jest, nigdzie nie można. O, tu mogę przynajmniej pospać. Tak? O, do rana. No i pobocka. To idziemy już do tego klasztoru. Spotkamy tego mistrza Ignatiusa. I oddam mu to, co należy cię. Trzeba oddać. Czyli ten kryształ ognia. Chociaż nie wiem, gdzie ja mogę znaleźć mistrza Ignatiusa. Halt! There's no... A, tu nie wolno. Tu też nie wolno. Kurde, gdzie ten mistrzunio? Pewnie gdzieś tutaj będzie przechodził. Palas jest Ignatius. Świetnie. Świetnie. I do not wish to be bothered later. A tu idą ci mistrzowie. Vitus, Ignatius. Dobra. Próby mistrzów. Sprzedaję się przy bramie. Pozostali mistrzowie są w górnej części. Uczy Cyrus, Ignatius, Abraxas, alchemikiem zakonu. Idź do miasta. No nie pójdę do miasta. Przemiany w łodzika. Muszę to czytać też. Nic tu nie ma. Chyba mamy już te zawarte informacje. Tam staram się z każdym tutaj porozmawiać. On mi nie pomoże. Vitus. Aha, on ta... nie, myślałem, że on tu wejdzie. No i z kim by tu teraz porozmawiać, bo nie wiem, czy za bardzo jest z kim rozmawiać. Kurde. Widać, jak mi chcecie pomóc. Durnie. Ja nie mogę. Ja chyba zaraz oszaleję. A, to jest ten Vitus. Już mam kilka leveli, ale nie wiem, co mi to dało. Teraz Taylor tu haruje. No, teraz nie wiem, jak otwierać tu zamki. No i szczerze, to ja już naprawdę nie wiem, co ja mam tu do cholery robić, bo ja już straciłem w tym głowę. No muszę to ja stąd wyjść, bo ja tu tkwię chyba od dłuższego czasu. Kurde, nie denerwujcie mnie. O. Towary, właśnie, pohandlujemy, bo trochę kasy by mi się też przydało. Nie oszukujmy się. O, to sprzedamy. Nie przyda mi się mana maksymalna. Fiolka. Coś jeszcze takiego ciekawego możemy sprzedać. Cena sprzedaży. Aha, tegoś to się da sprzedać, ale jaka wartość niska. Marnie. No i co nam z tego, że mamy ten kryształ ognia? No powiedzcie mi, co mi z tego? Aha, nie na sprzedaż. Super. Gęsie pióro. Zostawiam sobie. O. Odłamek miecza? Co? Lol. Aha. Gruda złota. Nie opłaca się nawet. O. Nie, tu z tych rzeczy się. O, to mogę sprzedać jeszcze. Czemu by nie? Magii runicznej. Nie, dobra. Nie będziemy się już tu bawić.
O, tylko będziemy na tym czas stracić. A ja bym tylko chciał trochę złota uzyskać. No, mamy już 500 ponad. Moglibyśmy się... Koryto. I'm not a smith. Też nie jestem kowalem, no. Tutaj chodzi o siłę. Ale... Ludzie! Czekaj, może ja ubiję tak po cichu tego indyczka. Kurczak. O, dobra. Sorodrób, ale... Ja bym się bardziej zajął tym indykiem, bo to mnie właśnie interesuje, a bardziej intryguje, bo jedno takie głupie zadanie, a dużo komplikuje. Dlatego ja bym może stąd wyszedł, jak najzwyczajniej w świecie, i po prostu zająłbym się jakimś konkretnym kolejnym zadaniem, które pewnie już mam wyznaczone. I po prostu robiłbym to, co do mnie należało. Może przejdziemy się bardziej po świecie gry, bo gdzieś po drodze też możemy jakieś misje po prostu otrzymać. I to po prostu może nam też w jakiś sposób pomóc. Tego może dziś teraz trochę podekspimy się. Nie wiem, poszukamy czegokolwiek. Expa zawsze trzeba szukać. Tu już szukałem pewnie tego kufra, ale nie okiełdź znam sprawdzić. Tak, szukałem już, nic tu nie ma. Mniej lub bardziej interesującego, a może jakieś misje? Może jak znajdę... Ale za bardzo też tu nie mam już naprawdę czego szukać. Dlatego ja bym już się zajął konkretnie i na poważnie z światem otwartym. Czyli po prostu wybijanie stworzeń. Nie obchodzi mnie to, czy to fabuła, ale po prostu chcę trochę pograć. Nie chcę się denerwować ani nic. Chcę po prostu na luzie to przejść. Jakiś zardzewiały. Uuu, tarcza! Tarcza, świetnie. Grogi tu są. Ciekawe, czyj tu grób. Skoro mamy teraz tarczę. O. Zardzewiały miecz. Kurde, przydałby mi się lepszy, powiem wam szczerze. Ale mamy teraz tarczę. Tylko trochę małą, ale zawsze to jakaś tarcza jest. No, nie oszukujmy się. Żeby nie było. Ale tak to jestem zadowolony. To już pewnie też szukałem kiedyś. Wiecie, ja muszę sobie wszystko przypomnieć, bo już chyba z tydzień nie grałem w Ryzena, przepraszam, bo właśnie ostatnio dowiedziałem się, że źle wymawiałem tą nazwę, bo to jest trzecia forma od słowa rise. Czyli, nie wiem, powstać, wzrosnąć, coś takiego. Po prostu źle to wymawiałem, ale teraz wiem, że to się mówi risen. Żeby nie było, żeby potem ktoś mnie poprawiał tutaj, to ja sam się już doszukałem informacji. Z tym gównem nie będę walczył, bo to już wiecie, już nieraz doświadczyłem jego kąsających szponów, które mnie zabiły natychmiast. Dlatego odradzam walki jeszcze z takimi mocniejszymi typami stworzeń typu właśnie te świerszcze bojowe. Zaraz, tu jakieś złoto jest. O, kilo, proszę. Umiemy kopać? Ja pierdzielę. Serio? Nie masz zerowego mała tarcza. Zardzewiały miecz dwujęczny. Ciekawe, skąd tu się te śmieci wzięły. Na pewno twórcy gier tutaj powstawiali. To jest pewne. Czasem to aż mi się nawet marzy zrobić własną grę RPG. Mówię RPG. A czemu RPG? Bo ja strasznie lubię RPG. Wciągające są. Dobra, muszę patrzeć na czas, żebym się naprawdę nie zapatrzył, nie zagrał, bo po prostu, wiecie, nie chce mi się potem tego wszystkiego wycinać. Ja po prostu chciałbym tutaj trochę też pobawić się. Tylko też trzeba uważać, żebym naprawdę nie narobił sobie kłopotu, nie napytał sobie biedy. Bo to dla mnie też może się za dobrze też nie skończyć, więc... Tutaj naprawdę 100% ostrożności, jeżeli chodzi o takie stworzenie. I
Co jeszcze mogę tutaj powiedzieć? Chyba jeszcze te kufarki. Aha, zamknięte. O, to mogę upiec trochę tego mięsa. Bo nie wiem, na co mi się to surowe mięso gnije, jak mogę je upiec. No, świetnie. Smażone łódko, świetnie. O, tam widzę jakiś krzaczek, roślinkę. Muszę dużo roślin zbierać, bo naprawdę one też są dobre. Nie są najgorsze, ale są dobre. Jeszcze tu się Słodziejski gnom. Nie przeszukałem go nawet, a leheca. Tu się mogę jeszcze przejść. Teraz. Tu coś jest. Ja bym zapisał. Bo tu się może coś interesującego dziać. A naprawdę opłacałoby się tutaj zobaczyć, chociaż... Czekaj. Nie, to już jest świerszcz bojowy. To ja tam nawet już nie idę. Ale kuferka... Ale kuferka przeszukam, nie zaryzykuję po prostu. Okej. Ale tam dalej już naprawdę nie mam po co iść. Chyba że chcecie się przekonać, że ja mogę na serio zginąć. To jest świerszcz bojowy, jak nic. Nawet jeszcze na mnie uwagi nie zwrócił. O, dobrze, widzicie? Idzie. To jest oto świerszcz bojowy. Widzicie? Widzicie? Twarde stworzenie. Dobrze mam przynajmniej tarczę i czym się bronić. To jest najważniejsze. Że się tu przynajmniej nie muszę denerwować. Ale też niestety mam problem, bo po prostu nie chcę z tym walczyć, bo wiem, że zginę. Oberwie mi się za to porządnie. Ale jak o cholera. Kamień. Właśnie mnie tu przyblokował. Ale jak po prostu bym sprowadził to na tych, na tą wioskę tego świerszcza bojowego, to by oni by mi bardzo pomogli, bo ułatwiliby mi zadanie. Bo chcę się po prostu tam dostać. Spokojnie, świerszczyku, nic ci nie zrobię. Tylko cię sprowadzę do fajnych panów, ludziów, lepszych ode mnie. Panowie, panowie, help me. Panowie, ja tu mam takie duże gówno. O. O, chłopie, żeby tylko ten koleś nie zginął. Dobra. Trzeba skubanego ubić. Nie ma. Dobra. We współpracy właśnie szkoda, brakuje mi w Ryzenie czegoś takiego jak tryb współpracy, gdzie mógłbym z przyjacielem pokonywać takie właśnie trudności. I szkoda, że nie ma czegoś takiego w Ryzenie. Brakuje Ryzenie. Widzicie, ja się ciągle mylę teraz. Dobra. Dobra. Pan świerszcz już dostaje, bo go niszczymy wspólnymi siłami. Palantówka już obrywa. Pięknie. Tak. Strasznie obrzydliwe mi to stworzenie. Czekaj, Ruben. Aha, to jest ono handlowania. A to może pohandlujemy. Miecz Arika. A ten mój własny miecz, jaki posiadam. Czekajcie, ja bym sprzedał jeden miecz. Ten zardzewiały też bym sprzedał. Ten zadaje 25, to ja bym go kupił za te 300. A może coś lepszego jeszcze by mi się trafiło, nie wiem. Kolczasta maczuga. Ja jeszcze tu coś sprzedam, spokojnie. Żebym po prostu nie musiał, wiecie, być biedakiem. Jakby to można ująć, dobra. No to ja kupuję ten miecz Arlika. O, a co mi tam? 300 wydam. Ale przynajmniej będę miał porządny miecz. Porządny. To też mogę sprzedać, bo mi się nie przyda. Dobra. Dzięki. Teraz trzeba nałożyć ten miecz. O. No i teraz fajnie wygląda ten mieczyk. No. Ile czasu? O, 20 prawie minut. To jeszcze przeszukamy sobie ten grobowiec.
Trzeba naprawdę oryginalnie z tą grą podchodzić. Wiem, zawaliłem tam jedną grę, misję, że po prostu w pewnym momencie zabiłem jakiegoś nowicjusza, który okazał się być przydatny do misji. Teraz właśnie nie wiem, czy ta misja jest obowiązkowa. No bo wiecie, nie chce mi się cheatować, ale jeżeli miałbym to zrobić, to nie miałbym wyboru i musiałbym zrespawnić tego to przeciwnika. Chwileczkę. Czar światła, jeżeli w ogóle mam. Nie mam nawet, kurde, widzicie? Widzicie? Ale dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Co to? Co to? Skorpion? Nie! To jest moje wcielenie! Seriously? Skorpion! O w mordę. Chyba se jaja robicie. Dobra, wiecie co, ja może jednak spieprzam. Z moim własnym wcieleniem mam walczyć? Nie. Prędzej bym tylko zginął. O Boże. Dobra, samego świerszcza jakiegoś ubiłem wspólnymi siłami, ale skorpiona za Chiny bym nie wykończył. Nie. Ja tam jeszcze nie idę, nie jestem na to gotowy. Nie czuję jeszcze tej siły. Przebicie. Sorki za tą moją niecodzienną panikę, ale no wiecie, jeszcze skorpiony to już w ogóle masakrycznie. Dlatego wiecie, wolałem się wycofać. A w ogóle tu indyka jakoś znajdę? Świnia, kurde, świnie wam tylko. Kurczaki, ziemniaki, mięta. Cały czas tylko ta mięta. Widły, super, ciekawe na co mi je. Siekiera drwala. Ciekawe. Nie powiem, że nudne, ale ciekawe. Naprawdę przerażające. A wezmę to mięso. Severn. No już nawet nie ma o czym mówić z nim, dlatego szukamy następnych ludzi. Może komuś jeszcze będziemy mogli. A to sobie rekruci ćwiczą. Kraiban. Pierwszy raz widzę. Super. Abrax. Ale gdzie jest ten? Aha, dobra. To może kiedyś z nim rozmawiałem, ale Syriusz. Collect some. It's Master Abra, but it's not the plan. Kurde, nikt nie oczekuje ode mnie pomocy. Żal mi was, ludzie. Chcę wam pomóc. Ofiaruję wam pomoc, a wy tak. Gnidy. Super. W takim tempie to ja nic nie zrobię ciekawego. A właśnie, właśnie. Czekajcie, tu jest ten świerszcz bojowy, którego się kiedyś tak strasznie bałem. Może teraz go jakoś spróbuję wytępić wspólnymi siłami. Jest tu jeszcze pewien ten świerszczyk. Co do cholery! What the fuck? What the fuck? Sorki, że się wydarłem. Ale te kolce mnie tak wystrachały. What? Dobra, nie. Wracam, tam są skorpiony. Nie dam się, nie dam się! Nie ma. Nikt mnie tak nie będzie, kurde. Ale skąd te kolce? No jak przecież tam kiedyś wchodziłem, to ich nawet nie było. Więc przepraszam bardzo, co do cholery... Co do cholery ma to znaczyć? Te kolce. O. Skąd one się w ogóle wzięły? Z kosmosu? No chyba tak, skoro kurde tak mnie zabiły. Grzyby pozbieram, bo chcę. Kibel, jak nic.
O, pochodnia. Już, idę stąd. Człeku, spokojnie. O Boż. Ja chciałem tylko wykończyć tego świerszcza bojowego, a wy tak. A wy tak. Dobra. Upadłem na lekką ziemię. Ale to mi w niczym nie przeszkodziło. Ale nie, no pochodnia, kurde. Muszę zapalić jakąś pochodnię. Pochodni mam, kurde, od cholery. Ile już minut? Dobra, chcę tam wejść. Chcę sprawdzić system zagrożenia. Ale kurde, nie straszcie mnie kolcami. Aha! Tam sobie ten świerszcz przebywa. A ja po prostu muszę w to strzelić. Sprawdzę, czy ten świerszcz na pewno tu jest. Szybkość. Żadnych tu przydatnych rzeczy nie mam. Dobra, jednak nic tu nie ma. W dupie już to mam. Nie będę się tu gramolił. Aha. Czyli to nic nie daje. W sumie. Gówno. Nic więcej jak tylko gówno. Idę już stąd, bo tutaj nudą jedzie. A chciałbym coś naprawdę jeszcze ciekawego zrobić, zanim bym zakończył ten odcinek. Kurde, no myślałem, że coś sobie porobię konkretnego. Jak wiecie, na profeskę, żeby... Pochodnie już możesz zgasić. Czyli gdzie ty masz te pochodnie? That's not necessary. Dobra. W dupie mam tą pochodnię. A jak pójdę tam na górę? Aha, tam na górze wybijałem kiedyś te ćmy grobowe. Z tego co ja pamiętam. A tam są kolejne. Się mogę jeszcze przejść i je powybijać. Na wszelki wypadek. I najwyżej bym zakończył kolejny odcinek. A potem jeszcze wyślę wam Saints Row 4. Dwa odcinki. Dobra, idę sobie tam. Spokojnie. Jak coś to sobie mogę powybijać te ćmy grobowe. Co mi tam? Może byś szybciej szedł. Najwyżej będę skakał. Ćma szponiasta, kurde, no. Come on. Dobra, jak mam tarczę, to wiecie. Już mi nic nie jest prawie straszne, poza skorpionami. Ale poza skorpionami powiedziałem, bo skorpiony to są... O kurde, ile HP zadały, no. Dobra, padło. Coś by należało zjeść. Czy to roślinę, czy to nie roślinę. Nie obchodzi mnie to w sumie. Mogę cokolwiek jeść. Kurde, szybciej. Tam jest już kilka ćmy. Ćmy. Kurde, to się cokolwiek wymawia. Nie, tam już jest za dużo tego gówna. A już bym zginął z pewnością, dlatego wiecie. Nie chcę już totalnie ryzykować. Tu już byłem kiedyś. Dobra, ja bym już tu zakończył odcinek. Tak mówiąc wprost. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka. Myślę, że wam się spodobał.
Jeśli tak, to nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. I się tutaj z wami żegnam. Z tej strony był Skorpio. I trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie.